Cześć, ja jestem Sarge i witam was serdecznie w 9 gameplayu z gry The Outer Worlds. Ponieważ od ostatniego materiału z tej produkcji minęło trochę czasu, to przypomnę tylko, że ostatnio udało się przekierować zasilanie z laboratorium botanicznego do nadbrzeża. Mamy zabrać regulator zasilania, a oprócz tego nakłonić dezerterów do powrotu. I w tym momencie udałem się tutaj, spróbujemy sobie pogadać. Ja tylko jeszcze dodam, że od ostatniego odcinka gra doczekała się patcha, który między innymi wprowadza długo oczekiwane powiększone napisy. Something you need? Musicie przyznać, że teraz już widać to wszystko dużo lepiej. Nie da się tych napisów jeszcze bardziej powiększyć, no ale myślę, że jest już rzeczywiście lepiej z tymi rozmiarami niż ostatnio. Możecie sobie porównać to, jak to wyglądało w poprzednich odcinkach, a jak to się prezentuje teraz. A tutaj jakie zbiorowisko. Z kimś możemy pogadać. Everybody keeps staring at me. It's not my fault the power's dead. Dobra, odejdźmy w takim razie. I don't know how much longer we'll last without power. Powinniśmy udać się do Adelaide w tym momencie, no bo ona tutaj wszystkim rządzi. Ciekawe, co teraz powie. That's the thing about growing old. Your eyes start to fail. Elsewise, I would have seen you for the snake that you are, chopped you into pieces and roasted you on a spit. This is all you're doing. Cutting off my power, killing off my garden. Without refrigeration, my food will spoil, and my flock will starve. I want to ask you this in private, away from the eyes of my flock, so they do not see me lose my temper. Tell me, why did you do it? Oczywiście do przewidzenia było to, że nie zyskamy tutaj przychylności dezerterów, decydując się na coś takiego. No ale gdybyśmy poszli w drugim kierunku, to wtedy druga strona miałaby nam za złe. Reed potrzebuje swoich ludzi. You want my flock wasting their lives in that cannery? Fine. Go and talk to them. Go talk to Grace and Thomas. Look them in the eye and tell them their life here is over and the only thing left to do is go back to Edgewater. This is now your responsibility. And you tell Reed Thompson that I will never return to Edgewater. I would rather die among my flowers than live under his management. To nierozsądne. Wróć do nadbrzeża. As long as Reed is still in Edgewater, I will not return. Those are my terms. Mogę się zająć Reedem, jeśli chcesz. Ciekawe, co to będzie oznaczać. You offering to cross Reed off, huh? This some sort of twisted reparation for what you've done? Or you just looking for a chance to sow some chaos? Kill Reed if you must, or talk him into leaving if you can. He and I are not sharing the same four walls together. Reed tak po prostu nie opuści swojego stanowiska. Potrzebuje pomocy, aby go przekonać. Tell Reed that I can make his people healthy again. I can end their plague. Start a new garden right in the cannery. Three square meals for every man and woman in Edgewater. Tell him how I've made the veil bloom again. The soil has whispered its secrets to me, and I alone know how to breathe life back into the earth. The secret is human corpses. I've been grinding them up in my fertilizer for years. Marauder, worker, don't matter much to me. A human body is rich with nutrients. Myślisz, że to wystarczy, aby przekonać Reeda, by ustąpił ze stanowiska? I have got a means to cure the plague, and I will not share that cure until Reed leaves town. Those are my terms. No dobra. Zobaczymy. Look at that. The snakes come back. Kurde, Adelaide naprawdę jest wkurzona. Co się jej dziwić tak naprawdę? Wyjdźmy stąd, ale to jest ciekawe.
różne sposoby na poradzenie sobie z problemem. Równie dobrze możemy Reeda po prostu zabić, ale może uda się go przekonać, żeby opuścił nadbrzeże. Wtedy przynajmniej do pewnego stopnia... Adelaide's okay. Przynajmniej do pewnego stopnia wtedy wypracujemy jakiś kompromis. What happened? Sprat fell into a transformer again? To co, zaczniemy od Tomasa? One of us wanna go see what happened? Any luck finding one of those manuals? No dobra, nie przetrwacie bez prądu. Czas wrócić do nadbrzeża. I've been thinking about going back. I'm not much used to anybody here. I get sick thinking about working at the cannery. I can't do that again. To nie pracuj w fabryce konserw. Chciałeś zostać mechanikiem. You know something? I think you're right. The town could use another engineer, and I'm on my way to becoming one. I could do a lot of good in Edgewater. Maybe even keep a garage of my own with a little workbench and my very own toolbox. It's just... Adelaide's never gonna forgive me. Not in 100 years. I go crawling back to my old life in Edgewater and... I'm as good as dead to her. Dlaczego? Adelaide hates Edgewater. Hates everything Edgewater stands for. Hates what that town does to people. What it did to her. We're the nearest she's got to kin. We go back to Edgewater, we may as well have stuck a knife in her heart. Czekaj, spróbuję namówić Reeda do złożenia rezygnacji. You know where to find me. Okej. Okay. Jeśli to wybiorę, na razie zakończmy rozmowę. Bo z jednej strony nie wiem, czy to nie będzie jakichś jeszcze negatywnych konsekwencji, jak mu powiemy, żeby po prostu zostawił Adelaide. Nie zależy nam na rozbijaniu tej społeczności. I don't know what you did to talk some sense into Zoe, but I appreciate it. Nic tu po tobie, czas wrócić do nadbrzeża. The matter's been weighing on me. Zoe came back, but I couldn't keep her from slipping out in the first place. Who's to say I could keep marauders from slipping in? I don't see us lasting more than a couple of weeks out here. I'm loath to admit it. We're gonna have to make our peace with Thompson and hope he takes us back. Listen, we go back to Reed, hat in hand, begging for our old jobs back. Well, Adelaide's not gonna forgive us. She never talked to us again. Ciekawe, bo Thomas powiedział to samo. Edgewater's not just a town to Adelaide. It's a symbol of everything that's wrong with this colony. A big, heartless machine of metal and gears grinding workers down to dust. We're the closest thing Adelaide's got to a family. We go back to Edgewater, she's gonna feel betrayed. W takim razie nie rób niczego pochopnie, spróbuję namówić Reeda do złożenia rezygnacji. Sure. Suit yourself. I'll be here. Tak chyba będzie najlepiej, prawda? Keep your wits about you, friend. Reed Thompson. Mamy go oznaczonego. Wiemy doskonale, gdzie jest. Z Adelaide jeszcze powinniśmy pogadać. Zobaczmy. Adelaide odmówiła powrotu. Poradziła się zwrócić do Grace lub Thomasa. Ciekawe, bo Thomas i Grace chcą wrócić do nadbrzeża. Adelaide mówiła, że nie będą tacy do tego chętni, a tu proszę. A pogadajmy jeszcze z nią. Look at that. Kurczę, jednak nie za bardzo jest możliwość, żeby z nią pogadać. W takim razie ruszamy do nadbrzeża i zobaczymy, co z Reedem. No i co ty tutaj teraz powiesz? This is a fine day, friend. Power flows through our town like a cool stream of water. I trust Adelaide's people have seen their way to reason. So, when can I expect them back at their posts? No właśnie, teraz pytanie, jak tutaj z nim pogadać? Adelaide powiedziała, że nie wróci tak długo, jak ty tu jesteś. Then we are at an impasse. Stewardship over this town has been entrusted to me by Spacer's choice. I am not perfect. I have made my share of mistakes, but I have done my best for this town. No też prawda jest taka, że twoje miasto jest w rozsypce. I have been holding this town together with both hands. You can't just expect me to leave. I am a Spacer's choice man,
My father was a Spacer's Choice man. Edgewater may not look like much to some buttoned-up freelancer, but it is my home. I teraz tak, można go tutaj zaatakować, ale tego robić nie będziemy. Adelaide wyraziła się jasno, nie wróci, dopóki ty nie odejdziesz. Unless you can demonstrate to me that we are helpless without her. I see no reason why I should stand down. No i proszę, perswazja 15. Adelaide znalazła sposób na uprawę żywności, wróci, jeśli złożysz rezygnację. You'll excuse me for being skeptical? How exactly is Adelaide growing crops in barren soil? Słuchaj, Reed, wiem tylko, że rzecz opiera się na skomplikowanych działaniach matematycznych i że działa. If Adelaide's found a way to feed her people and cure the plague, then she deserves this office more than I do. I won't stand in her way. My life here is ended. Give me a little time to settle my affairs. I'm sure Adelaide will be glad to see the back of me. Proszę, czyli udało się, ale wszystko oczywiście dzięki temu, że mamy te różne zdolności związane z charyzmą. To musi być dla ciebie trudne. I have always tried to do right by my town. It has never been easy. Co planujesz? Couple months ago, I might have put in for a transfer. It's a big colony. Spacer's Choice has other towns. Now, I couldn't show my face in any of them. Dlaczego? No such thing as an honorable resignation. Suppose I could find a place outside the walls, or put in for early retirement. Nie wiem, czy przeżyjesz chociaż jeden dzień poza tymi murami. I don't know. I could see myself lasting a week. Nie musisz tego robić. I do. Adelaide's found a cure for the plague, and she knows how to tend to crop. She's what this town needs. A kurde, Reed mnie zaskoczył. Naprawdę zaskoczył mnie swoją postawą. Nie sądziłem, że po pierwsze uda się go nakłonić, ale po drugie, że sam też zachowa się tutaj z klasą. Wróć do Adelaide. Reed został usunięty z nadbrzeża. Można wrócić do Adelaide i przekazać jej wieści. No to zróbmy to w takim razie. Z tego samego pomieszczenia będziemy też mogli zresztą zabrać regulator zasilania. No i jesteśmy coraz bliżej tego, żeby uruchomić nasz statek. Look at that. The snakes come back. Przekonałem Reeda, żeby opuścił miasto. Wróć do nadbrzeża. I never thought I'd see the day that Reed Thompson abandoned his post. Suppose we all have a breaking point. Suppose it's time our flock made our way back to Edgewater. We must tend to what remains of the town and carry on with our lives as best we may. You're vexing to me, you know? Injuring us with one hand, helping us with the other. Here, I'm giving you something to leave us be. It's a ransom, you understand, not a reward. No cóż, trochę narozrabiałem, chyba zwyczajnie próbuję to naprostować. This don't put us on even footing, you understand. But it is a start. I might turn that old cannery into a garden. Got ourselves a whole cemetery bursting with bodies. I need some time to gather my personals. Long walk back to Edgewater. Got a considerable burden to carry. Ciekawe. No i co, w tym momencie mogę zabrać regulator zasilania bez żadnych przeszkód, tak? Oj, to zadanie główne już jest zaliczone w całości. A na razie poprosimy regulator zasilania. A ludzie na zewnątrz, ciekawe, czy coś powiedzą jeszcze. I need some time to gather my personals. Na przykład Thomas. Any luck finding one of those manuals? Adelaide mówi, że wraca do nadbrzeża. Adelaide said that? Was she sober at the time? I never imagined she'd step foot in Edgewater long as Reed ran the town. Something must have changed in Edgewater. Adelaide's good as family. If she's going back, so are we. No i proszę bardzo. No to Grace też jak najbardziej nie będzie miała oporów. Never liked Reed much. Can't say I'm sorry he's gone.
Aha, to ona już jest też załatwiona, że tak powiem. Czyli tutaj to będzie wszystko. W tym momencie dziennik. Wróć na pokład zawodnego. Okej. Wszystko inne zrobione. No tutaj jeszcze mieliśmy ewentualnie ten tom do odnalezienia chociażby. Przeszukaj mieszkanie kolekcjonera. Niby można by było jeszcze to nadrobić. Na początek przeniosłem się do elektrowni geotermalnej, dlatego że tutaj właśnie mamy do czynienia z dwoma zadaniami wcześniej przyjętymi. Na początek znaleźć trzeba moduł logiczny i gra prowadzi mnie tutaj, zaraz na starcie właściwie. O! No to do tego była ta karta magnetyczna szefa ochrony potrzebna. Ja ją zdobyłem, gdy tutaj byliśmy za pierwszym razem. I teraz proszę bardzo, są różne przedmioty i mamy przerobiony moduł logiczny. To mi się podoba. A zatem punkty doświadczenia zdobyte i teraz tylko wrócić do Ludwiga. Zrobimy to, ale później, bo na razie jeszcze zostaje kwestia kolejnego zadanka. Przerażony mechanik i tutaj mieliśmy znaleźć ten trzeci tom. I to mnie z kolei prowadzi na dół. To kurczę, teraz się okazuje, czemu ja właściwie tego nie zrobiłem od razu, jak tutaj byliśmy. Już teraz nie jestem pewien. W każdym razie, tędy się chyba przebijemy, prawda? A to będzie tutaj, gdzie spotkaliśmy tego Higginsa, tak? Z którejś strony było zejście i skorzystamy sobie z tego. Mamy ten tom oznaczony, więc doskonale wiemy teraz, gdzie się udawać. To, że też ja tego nie zauważyłem, jak tutaj byliśmy, nie rozglądałem się widocznie. Rozmawiałem tylko z Higginsem, ale nie przeszukiwałem tego miejsca tak dokładnie. A tu proszę, przewodnik po inżynierii mechanicznej, tom trzeci. I to by było wszystko. Mamy trzy tomy, więc teraz tylko można wrócić do Tomasa. No to tak też zrobimy. Wszyscy nadal tutaj są jeszcze w laboratorium botanicznym. I'm glad Adelaide's coming back to town with us. With Reed gone, we're gonna need her leadership. Dobre nowiny, Tomas. Mam jeden z dysków, których poszukiwałeś. No kidding. Really? Well, which one? Przypominam, że o pierwszej i drugiej części już informowaliśmy, teraz rzadka część trzecia. Ktoś schował ją w starej elektrowni geotermalnej. The geothermal plant? Now that is just incredible! You really went exploring down there? Adelaide always told us it was swarming with hostile mechanicals. That's a complete set! All three parts! I'm gonna be the greatest engineer Halcyon's ever seen. Aside from you, Ms. Parvati, I swear, I'll do you proud. I'm glad we could help, Thomas. I've been saving something for you. Just a little contraption I found. Should fit right into your outfit. Elektryfikowana powierzchnia. Jeśli ma pasować do mojego stroju, to być może dałbym radę to od razu sobie sprawdzić. Chyba, że już to zrobię poza nagraniem, bo trochę tych rzeczy tutaj mam. A nie jestem teraz pewien, który to będzie przedmiot. Poza nagraniami sobie zawsze zmieniam wszystko w ekwipunku. No tutaj ukończyliśmy to zadanie, więc pozostaje kolejne. Mamy wrócić do Ludwiga. On tutaj był niedaleko nadbrzeża, a konkretnie po tej stronie, gdzie jest lądowisko. Pogadajmy w takim razie i zobaczmy, czy to już wszystko, czego Ludwig potrzebuje. Never seen the veil lit up like this before. Wspominałeś coś o module logicznym. Znalazłem taki w elektrowni geotermalnej. Bang up, work soldier. You're a credit to your uniform. Oh. That reminds me. Gotta look into getting us a uniform. So this is it then.
the key to humanity's victory over the mechanical hordes. I would reward you with the gratitude of the resistance, but I'm guessing you want something tactile. So here's a couple bits for your trouble, and a little something to remember me by. Dziękuję bardzo i do zobaczenia innym razem, chociaż póki co nie wydaje się, żebyśmy mieli w najbliższym czasie okazję, żeby się spotkać. Teraz to, co przyjęliśmy od pastora. Max mówi, że ostatnią osobą, która miała pamiętnik w posiadaniu, był kolekcjoner książek mieszkający w małej społeczności na północ od nadbrzeża. No bo mieliśmy znaleźć zakazaną heretycką książkę. Dobra, zobaczmy na mapie, jak to się prezentuje. A to będzie tutaj, to też najlepiej będzie przenieść się szybką podróżą w okolice Ośrodka Kultury Szmaragdowej Doliny. Tak się składa, że znowu pojawiło się tutaj kilku maruderów. My już walczyliśmy z nimi w tej okolicy, ale oczywiście przeciwnicy wciąż mogą się pojawiać w różnych miejscach. Spróbuję na razie ich wyminąć. Jeśli się uda, to byłoby spoko, no bo i tak troszkę dalej musimy się przedostać. Niewykluczone, że tam też spotkamy jeszcze przeciwników. Tutaj swoją drogą wszystkiego nie przeszukałem, ale nie to jest w tym momencie najważniejsze. Siedlisko pierwotnych, nowe miejsce odkryte, aż muszę sobie zobaczyć na mapie, jak to wygląda. Czyli to będzie tutaj z tej strony. Więc widzicie, że jest trochę jeszcze lokacji. Ja ich teraz wszystkich może nie będę zwiedzał tak do końca, dlatego że nie jest to pełna seria Zagrajmy Wy. A chciałbym jednak w ramach tych gameplayów spróbować wydostać się z tego miejsca i uruchomić mój statek. A tutaj będą kolejni oczywiście przeciwnicy. No i ponieważ tutaj mam się dostać, to zaczniemy właśnie w tym miejscu strzelanie. Zobaczymy, jak to będzie. Jednego gościa mamy zaraz obok. Spróbuję go tutaj zaskoczyć. Tylko tam jest jeszcze jeden. Okej, załatwiony od razu. Pytanie, co z następnymi? Ten akurat się odwrócił. A to dorwę cię. Tak jest. I teraz lecimy już z bezpośrednią walką. Kto jeszcze? Tam jest jeden. No i proszę, poradziliśmy sobie całkiem sprawnie. Pierwszych przeciwników załatwić po cichu, a później w otwartej walce. Czemu, kurczę, po nim został sam popiół? To wygląda dziwnie. No ale dobrze, że przynajmniej całkowicie ciało nie znika, bo wtedy byłby problem z przeszukaniem. Pewnie to jest zależne od tego, ile ciał jest dookoła. Dobra, przeszukać ich na razie, a później dostaniemy się do pomieszczenia. No bo tutaj muszę wejść, jak rozumiem. Szczerze mówiąc, myślałem, że jest ich tu jeszcze więcej. Niektórzy już chyba byli martwi, bo nie sądzę, żeby Parvati załatwiła aż tylu. Jednak raczej ja tutaj się nimi zająłem, a po prostu część ciał już tutaj była. Tak mi się wydaje przynajmniej. No dobra, wejdźmy w takim razie tutaj. Nikogo w środku nie ma, ale powinniśmy wejść do środka. Mamy coś. Mieszkanie kolekcjonera. List. Dostałem dziś list. Kierownictwo nakazało mi niezwłoczne stawienie się do pracy w fabryce konserw w Nadbrzeżu. Szkoda. Chciałem otworzyć w Ośrodku Kultury własny sklep z pamiątkami. Sprzedawałbym w nim białe kruki, ale święte księgi głoszą, że nic nie dzieje się bez powodu.
praca wzmacnia ducha i tak dalej. Jednak serce mi się kraje na myśl o porzuceniu mojej kolekcji książek. Nie chcę, aby zgniły w jakimś schowku na kontrabandę. Dlatego schowałem całą kolekcję w jaskini nad rzeką. Mam nadzieję, że mam tą jaskinię od razu wskazaną. Znajdź pamiętnik. No tak, mamy od razu nasz cel. Ciekawe. To jeszcze zanim tam wyruszymy, to rozejrzyjmy się po tym mieszkanku. Przynajmniej część rzeczy sobie teraz już zabrać. A tu jest jeszcze terminal, tak swoją drogą, wiadomości. To też się z nimi zapoznajcie. Kurczę, ja mam szczerą nadzieję, że jak już nagram zaplanowane 10 gameplayów z tej gry, to że znajdę trochę czasu, prędzej czy później, aby jeszcze sobie pograć prywatnie w The Outer Worlds, bo chętnie bym tę grę sobie jeszcze poprzechodził. Pytanie tylko, czy znajdę na to czas. No ale to już inna sprawa. Dostańmy się jeszcze na górę. A, tutaj kolejne pojemniczki. Proszę bardzo. Otwórz wytrychem. Co to jest w ogóle? Jakaś mgła derwisza. Przyspiesza produkcję adrenaliny. Okej. No dobra, mamy udać się w tamtą stronę. Ażbym sobie zerknął na mapce. A, to tutaj będzie. No dobra, powiem wam, że można by było znowu skorzystać z szybkiej podróży, ale znowu nie przesadzajmy, nie jest to aż tak daleko. I myślę, że spokojnie tutaj możemy sobie tam wyruszyć, tylko muszę po drodze uważać, bo tu już jest znowu ten obszar, o właśnie, gdzie mamy przeciwników kolejnych. To chyba też ich pokonam. Pytanie tylko, od którego zacząć. Dobra, lecimy. Uwaga. Myślałeś, że się ukryjesz? No to coś ci nie wyszło. Dobra. Tego już, który leżał wcześniej, to przeszukałem. Jak byłem tu po raz pierwszy. A wejście do jaskini mamy z tej strony. To będzie w końcu oddzielna lokacja, czy normalnie wejdziemy tam bez ładowania? Zobaczymy. Wrak transportowca, czyli kolejna miejscówka, jaką możemy sobie odwiedzić. A, proszę, mamy następnych. Pytanie, czy tutaj też się wami zająć na początek po cichu? Możemy spróbować. Dobra, teraz już się zorientowali. Ale przynajmniej jeden koleś załatwiony. Może zmienimy sobie pukawkę. Strzelać troszkę inaczej dla odmiany. Kto jeszcze? Z tej strony. Rozumiem, że to wszyscy. Parvati też tam z kimś sobie poradziła. A czy mi się wydaje, czy ja jestem w tym momencie przeciążony? Pewnie dostałem jakąś informację w międzyczasie, ale ponieważ nie mogę w tym momencie biegać, no to najpewniej rzeczywiście mnie tutaj przeciążyło. To nie za ciekawie. Musiałbym w takim razie pozbyć się czegoś. 163 na 160. No dobra, powiem wam, że wyrzucimy sobie w takim razie teraz coś, czego nie potrzebuję. Powiedzmy tak, nie tyle wyrzucimy, co rozmontujemy. Nie będą te pistolety świetlne. Tutaj przejęcznik też może być. Mamy tego tyle, że naprawdę spokojnie możemy się tego pozbyć. No i wejdźmy do samej jaskini. Teraz przynajmniej mogę już biegać.
Oho. Kryjówka nad rzeką. Patrzcie, patrzcie. Mamy minę, a jestem ciekaw, czy mogę ją w końcu rozbroić? Nie, nie ma szans, a przynajmniej nie teraz. Może jakąś umiejętność muszę mieć. W każdym razie lepiej to wysadzić z daleka i tyle. No, bo mamy safe. Na szczęście mogę to otworzyć. I mamy ten pamiętnik, ręcznie spisane notatki. I od razu wbiliśmy na 7 poziom doświadczenia. Dostępne punkty umiejętności, to zaraz się temu przyjrzymy oczywiście. Ale skoro już tu jestem, to też bym sobie pozbierał co się da. No, nawet jakieś buteleczki. Dobra, z takich najważniejszych rzeczy to by było na tyle. Ja sobie w międzyczasie przejrzę jeszcze umiejętności i zdecyduję, w co zainwestować. A z wami spotkam się już pewnie na miejscu. Wow, pierwotny! O kurde. Jest ich więcej. Jest ich zdecydowanie więcej. Jezu, Parvati za chwilę zginie. Chodź tu do mnie szybko. Jezu, ten olbrzym wygląda strasznie. Na szczęście da radę go załatwić, bo szczerze mówiąc już się częściowo obawiałem, że nie pokonamy go, że to jest zbyt silny przeciwnik, no ale można to zrobić już teraz, tylko trochę amunicji muszę jednak zużyć. No proszę, już myślałem, że się spotkamy na miejscu, a tu jednak komplikacje. O Jezu! On się nawet tak przemieszcza. Obrażenia od promieni ignorują twój pancerz i wraz z upływem czasu ranią ciebie oraz innych towarzyszy. Wow. To nieciekawie powiem. Ale to w końcu działać będzie jeszcze dłużej? Bo ja bym z chęcią tego olbrzyma załatwił. Jeszcze będzie rzucał. No już nawet nie zdążył. No to nieźle. Samouczek dotyczący wad. W trakcie przygód dla twojej postaci może pojawić się oferta wady. Przyjęcie wady jest opcjonalne, ale zapewnia atut. A czytałem o tym, że w tej grze jest coś takiego. Trwały wstrząs mózgu, liczne uderzenia w głowę trwale ograniczyły twoje zdolności intelektualne. Atrybuty umysłu? No, akurat tego bym nie chciał chyba przyjmować, ale to jest zawsze dobra rzecz, jeśli dostaniemy jakąś wadę, na której nam nie zależy, żeby jakaś umiejętność była rozwinięta, to wtedy taką wadę możemy przyjąć, a w nagrodę otrzymać punkt atutu. Na razie odrzucimy. Póki co podziękujemy. No i teraz naprawdę myślę, że już spotkamy się na miejscu. Zobaczę tylko na mapie, gdzie my właściwie jesteśmy. A tak się składa, że jesteśmy niedaleko nadbrzeża. No i dobrze, pastora mogliśmy znaleźć tutaj, więc idźmy z nim pogadać. To będzie ostatnie zadanie, jakim miałem się jeszcze zająć w tym odcinku. It's a fine new day in Edgewater. The cannery hums, streetlights and faces glow. I suppose this means the two of you were able to sort out the matter? A, to a propos jeszcze tych rozwiązań fabularnych. Pytanie tylko, co teraz powiedzieć. Do tego dezerterzy wracają do miasta, nawet Adelaide. I am somewhat taken aback by that, given the heat between her and Mr. Thompson.
What deal did you strike with her, I wonder? Może nie mówmy mu tego akurat, od razu przejdźmy do kwestii jego książki. Wonderful. This is fantastic. Well worth all the sacrifices I... Wait. What the fuck is this? Is this French? I can't fucking read French. It's a law-forsaken joke is what it is. French! Ha! I was so high and mighty, preaching to the yokels about following the plan, while fighting it at every turn. Ciekawe, jak na pastora to wypowiada się nie do końca stosownie. Ta książka jest dla ciebie dużo ważniejsza niż mówisz, trochę przesadzasz. Nie chodziło ci o to, że ktoś nieopatrznie przeczyta tę księgę, ty chciałeś ją dla siebie. Well, yes. But I assure you, it was not for personal gain, only for the greater good. I've spent my life searching for the keys to unlocking the secrets of the universal equation that underlies the plan. I had hoped this book held some of those answers. I became so desperate, I even got myself assigned to this plague-ridden backwater to find the damn thing. All the time and suffering I've spent. Wasted. Dlaczego myślałeś, że w książce znajdziesz upragnione odpowiedzi? Bokonu, the author, had some interesting theories about man's perception of reality that I thought could be applied to our attempts to decipher the plan. Unfortunately, he was also one of the founders of the philosophist school of thought, so the book is banned in this colony. Kto to jest filozofista? Philosophism's a false religion that stands in contradiction to almost everything we know to be true. They believe all is chaos, in stark contrast to OSI's belief in the plan. But most of the philosophist perversion of Bokonu's thoughts came more than a century after his death. Pastor poszukujący zakazanej księgi to nie najlepszy przykład do naśladowania, nie uważasz? The story of my life. Most lay people are not aware of this, but we've not discovered any new insights into the plan for a long, long time. I had an idea that we should welcome the truth, no matter where we found it. I had the worse idea to share my thoughts with a superior. And that's how I ended up assigned prison duty, where I was fool enough to let an inmate bend my ear with stories of an original Bokonu journal. But that's neither here nor there. What I need to do now is to find a translator, obviously. But to do that, I'll first need to secure transport. You have a ship. Perhaps I could make myself of use to your crew. O kurde. Co ja będę z tego mieć? Free spiritual counseling, someone to watch your back, not to mention a grown-up in the party. I'm 28. Exactly. I'm pretty handy with a tossball stick, or any blunt instrument, really. I'm also a passable gun hand, if it comes to that. I can usually talk my way out of conflict, though. Oh, I'm fairly competent at hacking computers as well. I tego wszystkiego nauczyłeś się w szkole dla pastorów? Well, understanding computers is, though I admit I took it further than most. And I was quite the 32nd back during my penitentiary term. Left many an opponent bleeding in the prison yard. Czy ty na pewno jesteś pastorem, bo nie brzmisz w tej chwili zbyt pastorsko? Of course. I'm a vicar who is dedicated to his calling. More dedicated than any other you'll find in this colony. I joined the OSI to help decipher the grand plan. But instead, I ended up the vicar in a prison due to ignorance and politics. Then I came here. Satisfied? No cóż, myślę, że z kolejnym towarzyszem może być tylko ciekawiej. Chodźmy. Fantastic. I promise you won't regret this. Edgewater's gonna miss you. Folk here always had good things to say about their vicar. Thank you, Ms. Holcomb. I'll be glad for the change of scenery, and to leave this place behind. It is my esteemed pleasure to serve as your crew vicar, Captain. Dobra. Max może teraz dołączyć do drużyny. As always, I am at your disposal. Anything you'd like to discuss? Można tutaj jeszcze z nim porozmawiać. Tego teraz nie będę robił.
A chciałbym jeszcze te punkty umiejętności przydzielić i jak patrzyłem sobie tutaj, to pójdziemy jeszcze trochę w broń dystansową, żeby nabić 40 punktów. Dzięki temu, jak widzicie, trochę się rzeczy mi tutaj odblokuje. A oprócz tego zastanawiam się, czy nie pójść jeszcze w ukrywanie się. Hakowanie sobie troszeczkę też między innymi dzięki temu podwyższymy. Hakowanie i nie tylko oczywiście. Technologia. Gdzie tu jest jeszcze blisko osiągnięcia kolejnego progu? No już wszędzie raczej jest dalej. No ale właściwie to ukrywanie się może jeszcze bardziej bym rozwijał. Ewentualnie tutaj technologia. Bo w medycynie też by było odblokowanie drugiego gniazda na lek w inhalatorze. Na razie to zastosujemy i tyle mi póki co wystarczy. A tutaj możemy sobie przeglądać wyposażenie Maxa i też to zmieniać. Więc ja już to pewnie przejrzę poza nagraniem. Jedynie zobaczmy tutaj. Zwiększenie maksymalnej wytrzymałości towarzysza, stwarzane zagrożenie, hakowanie. Dobra, mimo wszystko tą wytrzymałość dajmy na dobry początek. Dlatego, że w dłuższej perspektywie, no jednak nie ma co ukrywać, że nasi towarzysze dość szybko są w stanie zginąć. Przynajmniej na razie. A zatem zastosuj to. I to by było na tyle. Ukończyliśmy wszystkie zadania, które rozpocząłem, więc w następnym odcinku powrócimy na pokład zawodnego i mam nadzieję, że uda nam się odlecieć. I to by był dobry materiał na ostatni gameplay z tej gry. Zobaczylibyśmy pokrótce, co się stanie, jak już to miejsce opuścimy. Zostawcie zatem kciuka w górę, jeśli seria gameplayów z tej gry wam się podoba. I do usłyszenia w kolejnym, a zarazem ostatnim już materiale z The Outer Worlds. Cześć!